kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu na moim kanale. Od razu na wstępie wam powiem, że dzisiejszy vlog jest sponsorowany. Pokażę wam naprawdę ekstra sprzęt do sprzątania, który bardzo, bardzo ułatwia mi życie. Ale to troszeczkę później. Jak widzicie, ja już jestem zebrana, gotowa, pomalowana, ponieważ za chwilę wychodzimy na małe zakupy, musimy kupić prezent dla znajomych. Ale pierwszorzędnie idziemy robić śniadanie. My już jesteśmy gotowi do wyjścia, ja mam na sobie klapeczki, białą sukienkę i do tego moją ostatnio ulubioną torebkę, ale nie przedłużając, uciekam. Ok, wychodzimy i mam nadzieję, że znajdziemy wszystko to, czego potrzebujemy. Prezenty kupione, byliśmy w Pepco i dla córeczki naszych znajomych kupiliśmy taki bidon, zobaczcie jaki on jest słodki, ze słomką. Wzięliśmy plastelinę. Mamy również takiego zajączka i to jest skarbonka, fajnie wygląda. Tablicę taką, którą można sobie postawić na biurku, coś zapisać, na przykład co jest zadane albo co musimy zrobić. I to wszystko zapakowaliśmy w takie pudełeczko na zabawki. Jeśli chodzi o prezent dla naszych znajomych, to mamy dwie poduszki w dwóch kolorach. Jedną białą, drugą szarą. Ona jest z bardzo fajnego materiału. I do tego taki gruby, wielki koc. To jest prezent typowo już na jesienne wieczory. Teraz jeszcze jedziemy w poszukiwaniu spodni dla Daniela i będziemy mieli już wszystko kupione. Moi drodzy, ja już wróciłam z miasta, wszystko ogarnęłam. Wiktoria poszła z Danielem na spacer, a ja stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby porozmawiać z wami o odkurzaczu. Dokładnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o odkurzaczu Philips Speed Pro bezprzewodowym, który ułatwił moje życie. Tak naprawdę on bardzo ułatwił moje życie, bo jak wiecie, ja mam psa, z którego jest multum sierści. Po spaceru jest bardzo dużo piachu. Wiktoria również przez przypadek czasami coś rozsypie, coś pokruszy. I jak wiadomo, trzeba to od razu poodkurzać. I tutaj właśnie przyszedł mi z pomocą mój cudowny odkurzacz. Dostaniecie go w sklepie al.to. Link będziecie mieli oczywiście w opisie. Umożliwia dokładniejsze sprzątanie przez to, że jest bardzo funkcjonalny i możemy go używać jako odkurzacz albo odkurzacz ręczny. To jest bardzo, bardzo przydatna funkcja. Tarczy odpiąć. Wiecie, dla mnie bardzo ważne jest to, że on sprawdza się w takim doraźnym sprzątaniu, kiedy trzeba sprzątnąć coś natychmiast, nie musimy szukać gniazdka, nie musimy rozkładać rury, po prostu bierzemy odkurzacz i sprzątamy. A przez to, że nie ma kabla, to pozwala nam sięgnąć nawet do tych najtrudniej, najdalej oddalonych kątów. Teraz z tym nie ma absolutnie problemu, ja mogę sobie spokojnie również poodkurzać. Na balkonie mamy tam taką drewnianą kosteczkę, którą naprawdę bardzo ciężko się mi odkurzało, a z tym odkurzaczem w końcu mam naprawdę dużą, dużą wygodę. Mamy rzeczywistą kontrolę nad czystością, ten pojemnik po prostu wystarczy opróżnić w bardzo łatwy sposób. Wszystko tutaj widzimy, co mamy w środku. Przez to, że on jest wielofunkcyjny i wszystko ma zawsze przy sobie, wiecie, chcę odkurzyć tapicerkę, wystarczy, albo na przykład kanapę w salonie, wystarczy sobie odczepić i już szybciutko mogę poodkurzać. Chcę poodkurzać coś, załóżmy, przy suficie, wystarczy odczepić dół i już mogę sobie bez problemu szybciutko również to odkurzyć. Chcę poodkurzać tylko podłogę, mam to również przy sobie, nigdzie nie muszę szukać, gdzie są końcówki, bo wszystkie końcówki zawsze są w
tym samym miejscu, a mianowicie w odkurzaczu. I nie ma tutaj najmniejszego problemu, że coś się nam zgubi, ponieważ zawsze to będziemy mieli. Jak widzicie, odkurzacz wygląda naprawdę bardzo fajnie. Możemy go powiesić na ścianie. Ma on właśnie taką funkcję, przez co sprawdza się super, bo jest zawsze pod ręką. Nie musimy go również chować w jakieś dziwne miejsca, ponieważ on wygląda naprawdę bardzo elegancko i bardzo ładnie, więc o to nie musimy się martwić. Takie małe zakamarki są bardzo łatwo dostępne, jak możecie zobaczyć, bo tutaj ta końcówka pozwala nam na odkurzanie i dostanie się do naprawdę najmniejszych tutaj elementów, nawet w łóżeczku. Co jest bardzo ważne, przy nim oszczędzam naprawdę bardzo dużo czasu, przez to, że nie muszę nic rozkładać. Są również dostępne inne wersje tego odkurzacza, na przykład z podświetleniem LED, który uwidacznia nawet najdrobniejszy kurz. Jest też w wersji Speed Pro Aqua z funkcją jednoczesnego mycia i odkurzania, co musi być naprawdę również super. Zobaczcie, kto wrócił do domu. Fajnie było na placu zabaw dzisiaj? Tak. I huśtałaś się? Tak. A były dzieci? Tak. A ty lubisz dzieci, prawda? Tak. Czym ty się bawisz? Ojej, twoja lala rozebrana. Chowaj lalę. Rozebrałaś lalę? O. Wkładamy do autka. Bawisz się autkiem? Ojej! Ojej! Ja się zabieram za obiadek, bo jestem już bardzo, bardzo głodna. Chwileczkę pobawię się jeszcze z tym maluszkiem i będziemy się powoli zbierać. Jedziesz do Poli? I będziesz się z Polą chyba bawiła, prawda? Co to za taniec? No? Także ja się zabieram szybko za obiadek i będziemy się razem zbierać. Będę musiała się przebrać, bo troszeczkę pobrudziłam się czekoladą. Okej, ja najedzona, więc mogę iść pod prysznic. I jeśli oglądaliście moją rutynę poranną, to jak możecie zobaczyć, tak, zabawki to prawda. My już jesteśmy prawie zebrani, słuchajcie, i mamy niebawem wychodzić, ale Wiktoria wyciągnęła mi nasze kartki z wesela i jakoś tak mnie wzięło, mam ochotę sobie je obejrzeć. Zobaczcie, ta jest chyba najpiękniejsza i moja najbardziej ulubiona. Tak, ta jest najładniejsza. Pokażemy? Tak. Patrzcie, fajna jest, bo od razu jest tak jakby z taką przegródką. No śliczna. Tak. Tak, mamy dużo, tak? Ta też ci się najbardziej podoba, a to taka książeczka. Ładna ta jest? Ładna, co? To ciocia Dorotka kupiła taką. Mamy tutaj mnóstwo kartek. Wiktoria też wam jakąś pokazuje. Naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Ta też jest prześliczna. Więc... Tak. O, i ta również jest urocza, taka nietypowa. Ja bardzo lubię sobie właśnie wracać i oglądać te kartki, czytać życzenia. Tak, Wiktoria? Tak, jak widzicie, moja Niunia też lubi to robić. Tak? Więc mamy tutaj takie właśnie pudełeczko z kartkami i jak najdzie nas ochota, to możemy sobie właśnie pooglądać i poczytać życzenia i wrócić do wspomnień. Ładne, co? Podobają ci się? Ach, te włosy ci w oczka lecą. Wikusia? Halo, zobacz, kto tu jest. Kto to jest? To ty? Gdzie ty jedziesz, do Poli? Jesteśmy już w samochodzie, prezenty z nami, czekamy teraz na Daniela, bo poszedł babci zanieść, ale jestem prześwietlona, poszedł babci zanieść wodę,
I tak naprawdę już praktycznie jesteśmy na miejscu, bo Daniela babcia mieszka blisko naszych znajomych. Jedziesz się bawić do Poli? Tak? Co ty się popisujesz? Tata. Tata poszedł? Gdzie? Tam. Tam? Do kogo? Do baby? Babu. Dzieci, jest tak gorąco, że ja sobie nałożyłam teraz długie spodnie, bo będziemy wracać troszkę później. I gotuję się. Tak, ja jestem, kochanie. I gotuję się, bo jest taki upał. My zawsze jak mamy urlop, to są tak wysokie temperatury i zawsze mamy piękną pogodę. Już tatuś idzie, kochanie. Już idzie i jedziemy, tak? Okej, kończę, bo tutaj Wiktoria się już zaczyna denerwować. Moje paznokcie pasują mi dzisiaj do spodni, aczkolwiek nie patrzcie na ten odrost. Wpasowały się. Są delikatnie ciemniejsze jedyne. Moi drodzy, jak widzicie, ja już jestem przebrana w piżamie, jesteśmy w domu i kładziemy się powoli spać. Tam już leży Wiki. I co? Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vloga. Widzimy się niebawem. Pa, pa!